Znaczy nauczania wiary będziemy mieli dziś, jutro, pojutrze. Dzisiaj jeszcze tutaj z Wojtkiem ustalimy następny tutaj nasz przyjazd. Te nauczania, one mają cel. Tym celem jest zbudowanie platformy, fundamentalnej platformy, na której będzie się utrzymywało całe wasze życie. Jeżeli nie ma zbudowanej takiej platformy, to życie się wali. Życie chrześcijanina się wali, jeżeli nie ma takiej platformy. Życie chrześcijanina nie jest życiem, gdzie się próbuje żyć. My nie próbujemy. My żyjemy i dajemy wzór życia. I dlatego nauczania, które robimy, nie są opcjonalne, tylko są ostateczne. To jest bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli. Ja wam daję gwarancję tego, ponieważ ja żyję tym, co uczę. I wszystko to, czego uczę, to ja tym żyję. Więcej. Ja nie żyję niczym innym niż to, czego uczę. Ja nie mam żadnych ukrytych form życia. Jestem człowiekiem, który poznał prawdę. Prawda mnie wyswobodziła. I to, co jest dobre dla mnie, dobre jest dla wszystkich. To jest taka świetna informacja. Jeżeli coś mi pomogło, pomaga to wszystkim. Bo my ludzie jesteśmy tak naprawdę tacy sami. My się różnimy na tak zwanych drugoplanowych formułach życia. To drugoplanowe formuły nas różnią, nie pierwszoplanowe. To w drugoplanowych formułach jest to, co ja lubię, co mi się podoba, jakie mam zainteresowania. To są gusta, życiowe gusta i o tych gustach się nie rozmawia. To nie ma o czym rozmawiać. Bo to jak ktoś tak chce mi jakoś na drugim tym pułapie życiowym, to można mieć jak się chce. Jak się chce. Jak chcesz. Tak? Chcesz mieć grzywkę, masz grzywkę. Chcesz być łysy, jesteś łysy. To jest twoja prywatna sprawa. Co ty nie gada? Tak jak z ubraniami. Rozumiecie? Chodzi w garniturze i to takie, ja pokazuję takie prozaiczne przykłady. Natomiast istnieje pierwszoplanowa część życia i ona jest taka sama dla nas wszystkich. I tam króluje prawda, na przykład. Że ta prawda jest dla nas wszystkich taka sama. Nie ma czegoś takiego, że dla jednego prawda jest taka, dla drugiego prawda jest inna. Prawda to prawda. Dlaczego można mówić prawdę na przykład ludziom? Bo ona się sama obroni. Prawda się obroni sama. Na przykład istnieje takie zwiedzenie bronienie Boga. Ludzie bronią Boga. To grzech. Ja mam to dowód biblijny. To grzechem jest bronienie Boga. Nie wolno bronić Boga. Nie wolno prawdy bronić. Z drugiej strony prawda daje nam absolutną pewność sukcesu. Czyli jeśli ja coś zbuduję na tej prawdzie, to nie ma opcji, żeby nie było sukcesu. I to, co ja głoszę, nie ma opcji, żeby nie było sukcesu. Nie ma opcji. Po prostu nie ma. Ja nie znam człowieka, który by zastosował te rzeczy, o których ja mówię, do swojego życia nie na sukcesu. Po prostu nie znam takiego człowieka. I Jezus fajną rzecz zrobił. On w ogóle przyszedł i powiedział, ja jestem prawdą. Czyli ja nie jestem opcjonalny. Nie ma wielu nauczycieli w Izraelu. Jezus w ogóle wszedł i wyciął
swoją osobą wszystkich. Co wy wiecie, co zrobił? To jest szok. No przecież ja jestem prawda. Wiecie, co to znaczy powiedzieć, ja jestem prawda? To znaczy, że wszystko inne jest kłamstwem. Oprócz mnie. To jest logika. Tak? Logika. On przyszedł do tego Izraela w tamtym czasie 33-latek jakiś sobie tam. To rozumiecie, kto to jest w ogóle? 33-letni w ogóle cieśla jakiś, nikt. Żaden to rabin, tak? Żaden uczony w piśmie. To w ogóle wiecie. To Jezus nie miał żadnych takich w ogóle funkcji. To nie był nikt poważny. Nie napisał żadnego traktatu, żadnego pisma, nie wiem, w ogóle cokolwiek napisał. Rozumiecie? To nie, nic nie zostawił. Nie miał żadnej historii, nic nie wynalazł. Nie był nikim szczególnym, jakiś, proszę ciebie, średniego wzrostu, w ogóle ciemnoskóry gostek, który tam nie miał postawy ani urody i on się tam kołuje bez historii jakiejś mocnej, bez dobrego rodowodu. Rozumiesz? To nie posiada nic takiego. Nie jest z rodu królewskiego, proszę ciebie, tam gdzieś mój syn Dawida, bo tam z Dawida gdzieś to w ogóle to wszystko jest... Mateusz, bo to Mateusz nas do tego wszystkiego też tak nakłonił, to Mateusz tak bardzo chciał, żeby oni wszyscy wiedzieli, kim ten Jezus był. To żeby nie Mateusz, rozumiecie, to on się w ogóle nie opowiadał. To Mateusz tak wygrzewał to wszystko, tam Mateusz, naprawdę mówiąc, to nie na... Już dzisiaj egzegeci udowodnili, że to w ogóle Ewangelię Mateusza to napisała grupa ludzi. To nie był Mateusz, znaczy to przypisuje, to wziął. Wiecie, kto to wymyślił, że to Mateusz napisał? To Kościół katolicki wymyślił. Po latach. To jest wymyśl Kościoła katolickiego, że to jest Ewangelia według świętego Mateusza. I tak nazwali, bo trzeba było od imienia czegoś nazwać. A to była taka wspólnota, pewna wspólnota chrześcijańska, gdzie prawdopodobnie był ów Mateusz celnik, później zrzeszony. Tak? To jest prawdopodobne. I oni wspólnie napisali taką Ewangelię, i tą Ewangelia według świętego Mateusza, którą my dzisiaj tak czytamy, i tam ten Jezus król pokazany. A to Jezus nie chodził, on nie mówił, że jestem z rodu Dawida. Wiecie, to tylko nie chodził, nie opowiadał się o tym wszystkim, tak? To nie miał czegoś takiego. I teraz on przychodzi i mówi, ja jestem prawda. I koniec, czujesz teraz klimat? Masz, proszę ciebie, nie wiem, w milion ludzi w Krakowie mieszka i tu przychodzi gość, jaki staje z megafonem, człowieku na przykład, i wiesz, na rynku. On mówi, ja jestem prawda i w ogóle wszystko inne to jest kłamstwo. Teraz to, co ja będę mówił do was, tak? To nie jest opcjonalne. Ty, co pan co robi? I zaczyna podważać intencje ludzi. Kulturę, sztukę, religię, tak? Nauki społeczne, ty. Wiecie, co by mu zrobili? Zabiliby go. Zabiliby go. Ktoś by się wpił. My głosimy na ulicach, cały czas kogoś wpijamy. Albo taką grupę społeczną, albo inną grupę społeczną. A Jezus chodzi mi, że jestem prawdą. To, co do was będę mówił, jest prawdą przerobioną w moim życiu, działa. Jeśli coś działa u mnie, musi działać u ciebie. Jeżeli nie uznasz tego za opcję. Bo jak uznasz to za opcję, to nic z tego nie weźmiesz. I będzie ok, jest to jedno z nauczeń. Nie możesz tego potraktować jako jednego z nauczeń. Chcę do was dzisiaj mówić o wierze. Chciałbym narysować dzisiaj temat wiary. Ewangelia Jana 1:1-5 jest napisane tak. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Słowo. Użyte tutaj greckie słowo logos. Na początku było logos. I najbliższą, najbardziej dla nas zrozumiałą
formą tłumaczenia słowa logos, to jest koncepcja. Była jakaś koncepcja. Ale to była koncepcja, bo wiecie, ludzie mówią, tu chodzi o słowo, na początku było słowo. Nie. To nie ma nic wspólnego z Biblią. To nie Biblia była na początku. Nie było Biblii na początku. Dzięki Bogu. Na początku było słowo. Koncepcja była. A słowo było u Boga. On był właścicielem tej koncepcji. A Bogiem było słowo, a koncepcja była Bogiem. Bardzo Was proszę, żebyście sobie przesłuchali moje nauczanie na temat, w internecie je znajdziecie na naszym kanale, pod tytułem Prawo przyciągania. Ja o tym więcej mówię. Zostałem oskarżony o New Age po tym kazaniu. A to nie jest New Age. Zresztą New Age jest niczym innym jak nauką Boga, z której została wykluczona koncepcja Chrystusa. Taką rzecz zrobili. Powstała demoniczna nauka. New Age jest demoniczna. Dlaczego jest demoniczny? Czy oznacza, że nie zawiera w sobie różnych formuł prawdy? Oczywiście, że zawiera. Jest to tak troszkę jak z grzybami, że wszystkie grzyby w lesie są prawdziwe. Nie wszystkie są jadalne. Ale jak ktoś powie, że są grzyby nieprawdziwe, nieprawda. Muchomor to jest prawdziwy grzyb. Tak? Niejadalny. Więc tutaj też są zawarte różne prawdy w New Age. Oskarżono mnie o to, że głoszę New Age, ponieważ pokazałem tą rzecz od innej strony. Podobnie jest koncepcja. Powiem więcej. Nie będę o tym teraz mówił, bo nie na tym polega, nie to dotyczy tego tematu, ale to słowo koncepcja tutaj, gdzie szczególnie w tej formule, że Bogiem było słowo, dotyczy tego, że ta koncepcja była czynna. To nie była koncepcja taka, że ty sobie siedzisz i mówisz takie coś. Gdybym miał 1 000 000 złotych, to bym dopiero zrobił. To jest taka koncepcja, tylko to jest martwe. To jest martwe. I my w ogóle nie wiemy, nie rozumiemy, czym jest żywa koncepcja. Natomiast tutaj to była żywa koncepcja. To coś, co powstało tutaj, tak? Ta koncepcja Boga. Krótko powiedziawszy, siedział sobie Bóg, na przykład, i on sobie pomyślał, czy też wyobraził sobie wszechświat, tak? I teraz posłuchaj, wszechświat w wyniku tego wyobrażenia zaczął powstawać. To oznacza, że na początku było słowo. Dalej, co pokazałem w tym kazaniu, zachęcam, żeby było uważnie przesłuchać, pokazałem, że słowa Jezusa, które brzmią w ten sposób, nie czynię nic, jeśli nie widzę tego u Ojca, zawiera w sobie pewne greckie słowo, które brzmi energeo, które się czyta dzisiaj jako energia. Krótko powiedziawszy, Jezus mówi tam taką rzecz. Nie czynię nic, tak, o ile nie odbiorę energii od Ojca. I to słowo tutaj, logos, w formie koncepcji, określa to, że Boża myśl, tak, posiadała w sobie energię stwórczą do powstania kosmosu.
Ja chcę Ci dzisiaj powiedzieć o tym, że żeby Twoja wiara funkcjonowała prawidłowo, to to musi być wiara oparta jedynie na logosie, czyli koncepcji Boga, bo tylko w tym jest energia stwórcza. Wczoraj u nas w kościele Michał Korkol powiedział ważną rzecz. Czym się różni mrzonka, tak, od prawdy? I pokazał na swoim przykładzie, że człowiek wiary za pomocą owej wiary może wzbudzić mrzonkę do życia. Wiecie, że my jesteśmy ludźmi, którzy mogą siać nad każdą wodą i wszystko nam wyrośnie? Wierzycie w to? Halleluja! A wiesz, że możesz uwierzyć w mrzonkę i też ci wyrośnie? Bo jesteś człowiekiem wiary. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. Możesz stworzyć mrzonkę. Kościół w Polsce, nie tylko, ale powiem tylko o kościele w Polsce, natworzył mrzonek. Mrzonek. One zaistniały, co ciekawe, jako doktryny. Jako fakty. Rozumiecie? Zaistniały jako fakty. One są dzisiaj. I się mówi, bo my tak wierzymy. Naprawdę to jest gówno prawda, co ty wierzysz. Ale my tak wierzymy. Koniec. Porozmawiamy sobie z nim. On tak wierzy, bo on tak wierzy. Tak się u nas wierzy, my tak wierzymy. My tak wierzymy. Naprawdę to jest mrzonka. Stworzona 1000 lat temu. Taka mrzonka, mrzonka taka. Mrzonka, mrzonka, mrzonka. Takich mrzonek powstało bardzo dużo. Wystarczy przelecieć na przykład przez to, co się stało w Kościele katolickim przez ostatnie 2000 lat. Mrzonka za mrzonką. Siedzi jakaś zaburzona zakonnica, proszę Ciebie, całe życie w klasztorze, tak? Bo jest odrzucona, tak? Załamana jak staryna. Nie potrafi się ogarnąć w życiu. Zaburzenie jej dochodzi do tego stopnia, że ona wstaje rano i ona ma wizję, że Maria została wzięta do nieba. Dziękuję uprzejmie. Łapią to, robią z tego dogmat. Rozumiesz? Zaburzony papież mówi, okej, okay, to tak jest. Rozumiesz? I dowiadujemy się, tak? Po 1950 latach, że Maria wstąpiła do nieba. Potem powstaje święto. Robią z tym kalendarze w naszym kraju. Ale jasne. Wiesz, co to jest? To jest mrzonka wprowadzona przez życie, wprowadzona do życia przez ludzi wiary. Wiecie dlaczego? Bo nie oparli się na słowie. Bo dla nich koncepcja Boga nie była warta tego, aby na niej się skupić. Oparli więc wiarę na czymś innym i tąże wiarą wzbudzili, tak? W niebo wstąpienie Marii zawsze dziewicy. I ta pod ludzi, którzy kończą studia, nie są takimi nieukami jak ja. Kończą studia, mają po kilka fakultetów i są przekonani, że Maria zawsze dziewica od 50 któregoś roku, tak? Ona jest w niebo wzięta. I dadzą sobie za to rękę uciąć. Rozumiesz, co tu się w ogóle dzieje? Jaka jest historia? A do Ciebie będą mówili, że jesteś sekciarz. Ostatnio takiej jednej dziewczynie, którą właśnie tam rozwodziła z mężem, bo mąż powiedział, no tam ten mąż jej zarzuca, że ona jest w sekcie. Ja mówię, będziesz na tym rozwodzie, to powiedz wysoki sądzie. Mąż mój twierdzi, że jestem w sekcie, ponieważ skaczę, tańczę i podnoszę ręce i robię to publicznie. Jakże się to ma do tego, że w każdą niedzielę w tysiącach polskich budynków sakralnych miliony ludzi wierzą w to, że opłatek zamienia się w ciało. Wysoki sądzie, proszę mi powiedzieć, jak to się dzieje. Proszę mi wyjaśnić. Jak się nazywa to zjawisko? I
wiele innych. Ja takie pokazuję bardzo społeczne rzeczy, które my dotykamy jako społeczeństwo. Czemu te rzeczy takie tak powstają? Ponieważ wiara ludzi nie została zbudowana na czym? Na koncepcji Boga, na logosie, na słowie. Wiara nasza jedynie wtedy będzie funkcyjna, jeśli będzie zbudowana na słowie. Na początku jest zawsze koncepcja Boga. Nie twoje odczucie, nie twoje przekonanie, nie głos, który słyszysz, nie obraz, który widzisz, nie doświadczenie, które masz. Ludzie mówią, Bóg mi powiedział. Ja mówię, ale ja nie wiem, czy nie masz schizofrenii. Okej? Okay? Ja nie wiem, bo ja spotykam schizofreników w kościele notorycznie. Schizofreników, paranoików. Ludzi z obsesjami. Takich ludzi spotykam. Rozumiecie? Z takimi ludźmi pracuję. Są narodzeni z Bożego Ducha, wypełnieni Duchem Świętym i mają paranoję. Ich życie nie przynosi owocu. I mówią, Bóg mi powiedział. Ja mówię, zobacz, spójrz na siebie, człowiek. Ten Bóg coś powiedział? No spójrz w lustro. Mój kot lepiej wygląda i żyje niż ty. Człowieku. Lepiej się ma. Czy ty masz taki niepokój w głowie, że wstajesz rano, człowieku, i ci tam kombajny jeżdżą? Co ty do mnie mówisz, że ci Bóg coś powiedział? Jak się Bóg może przedrzeć przez te w ogóle rzeczy, co ty masz w głowie? Tam się nikt nie przedrze. Bóg Wszechmogący nie przejdzie przez to. Co ty masz w głowie? Nigdy, nigdy nie przejdzie. Dlatego jest napisane, prostujcie ścieżki pańskie. To chodzi o zaburzenia duszy. Rozumiecie? Wyprostujcie! Bóg mówi, wyprostujcie wasze dusze, bo ja przejść nie mogę. Na początku jest koncepcja. Na początku twojej wiary, na początku każdego aktu twojej wiary musi być jakaś koncepcja Boża. To nie może być. Twoja wiara nie może stać na niczym. Ona musi stać na słowie. Na słowie. I nie na słowie pod tytułem, że ja przeczytałem coś w Biblii, tylko na pewnej koncepcji Bożej. Ty musisz znać koncepcje Boże. Muszą być ci one dobrze znane. Biblia jest jedną z rzeczy, która musi być ci dobrze znana. Ty w ogóle Biblię to w palcu musisz mieć. Chcesz żyć zwycięskim życiem? Biblia w jednym palcu. A nie ja się pytam ludzi, człowieku, po 20 lat chodząc z Bogiem, mówię, co tam jest napisane, ale ja nie wiem. Ja mówię, no nie wiesz, to jest w Biblii napisane? Tak ty żyjesz w ogóle. Tak? To jest w ogóle jakaś formuła, tak? Jakiegoś podstawowego ruchu, tak? To nie chodzi, że to jest jedyna wytyczna, bo ja już was o tym uczyłem, ale jest jakaś podstawowa formuła. Że gdzieś wiemy, jak się ruszyć, jakie światło zostało zapalone. Rozumiesz? W ogóle, aha! To ja wiem, gdzie mam się ruszyć. I dalej, tak, zaczynasz odnajdować koncepcję Bożą. Koncepcją Bożą jest miłość. Czy ja kocham? Czy ty wiesz, czy ty kochasz? Ja się nie pytam, czy ty teologicznie wiesz, że miłość jest w twoim sercu, bo ty wiesz, bo miłość Boża jest w naszych sercach, wszystkich po kolei tutaj. Nie ma narodzonego z Bożego Ducha człowieka, który nie ma pełni miłości Bożej. Wszyscy mają. Ale nie wszyscy uwalniają i nie możesz powiedzieć, że uwalniasz, jak nie uwalniasz. Czy kochasz, czy nie kochasz? Ty musisz wiedzieć, bo koncepcją Bożą jest miłość. Wszystko, co wychodzi poza formułę miłosną, to jest zwiedzenie. Nie możesz sobie wiary budować na czymś takim. Rozumiesz? To nie masz, musisz mieć koncepcję, musisz mieć słowo. Słowo. Jak ludzie do mnie przychodzą, Pan mi powiedział, ja mówię, jakie masz słowo na to? Na czym stoisz? A miałem sen. Uspokój się, mówię, nawet nie mów. Mówię, ty mi powiesz, ja miałem sen, ja powiem, ja miałem obstrukcję. I tak będzie mi się przypychać, przecież po fizjologii poleci. Rozumiesz, o co chodzi? Nie mów do mnie tego. Dobrze, że miałem sen. Jest napisane w 5 Mojżeszowym. Prorok miał sen, niech powiem, miałem sen. Jak miał słowo od Pana, niech powiem, miałem słowo od Pana. Co ziarno do plewy. Rozumiesz?
Dobrze, sny. Moja żona ma proroczy sny. Jak przychodzi do mnie i mówi o różnych rzeczach, to człowieku aż staje pionowy w różnych sytuacjach. Sny są po to, żeby różne rzeczy przekazywać, ale sam sens siebie, rozumiesz, niekoniecznie jest w ogóle związany z Bogiem. Może być związany z tym, że wczoraj zjadłeś, proszę ciebie, zimne nóżki na kolacji. Rozumiesz? Cię prosiak co obrazi. Może nie możemy w ogóle takimi kategoriami myśleć i tak lecieć. Miałem wizję. Ja jestem ultracharyzmatykiem. Ja miewam wizję, ja rozumiem wizję, ja różne rzeczy, ale ja nie opieram swojej wiary na niczym innym, jak tylko na słowie. Dlatego moje życie jest zwycięskie. Dlatego nigdy się nie potknę. Dlatego się nigdy nie wykonuję. Dlatego się nigdy nie cofnę. Dlatego nigdy nie przegram. Rozumiecie? Dlatego będę całe życie zdrowy. Będę miał kupę pieniędzy i przyprowadzę miliony ludzi do Jezusa. Dlatego właśnie. Bo moją wiarę opieram na słowie. Na początku każdego elementu mojej wiary stoi logos, czyli koncepcja Boża. Koncepcja Boża jest jak filar. Rozumiesz? To nieważne, co się dzieje, jest koncepcja. Bóg jest niezmiennym Bogiem. Jednym z atrybutów Boga jest niezmienność. On nie ma humorów. Rozumiecie? Ja się dzisiaj śmieję z różnych ludzi, którzy mają różne w ogóle mrzonki w głowie. Ja mówię, uspokój się. Ale to nie jest w ogóle Boża koncepcja. Ty mówię, ty byś w ogóle tak zrobił swojemu dziecku, jak teraz myślisz, że Bóg ci robi? Taki numer byś wywinął? Byś tak pokrętnie podszedł do zjawiska? Ja mam dwoje dzieci, mówię do nich prosto, jasno, klarownie. Kocham je jasno, klarownie. Nie kombinuję, w ogóle Bóg nie kombinuje. Rozumiesz? Na początku, dalej, ono wyszło od Boga. Koncepcja, ona wychodzi od Boga. Co to znaczy, że ona wychodzi od Boga? To oznacza, że ona jest natury boskiej. Proszę cię, zrozum, że koncepcje są natury boskiej. Koncepcje Boże są natury boskiej. To jest bardzo ważne. Dalej jest napisane, Bogiem było Słowo. Czyli koncepcja Boża jest to Bóg. Jedyny Bóg dla ciebie dostępny. Chcesz doświadczać Boga? Musisz zacząć doświadczać Jego koncepcji. A Bogiem było Słowo. A Bogiem było Słowo. A Bogiem było Słowo. Bóg mi powiedział, ja mówię, przecież ty stoisz kontra pewnej prawdzie. Ale to Pan mi powiedział, ja mówię, nie! Nie! To tak jak mówiłem na spotkaniu dla singli teraz, kiedy mówiłem do ludzi, mówię, dlaczego się nie zakochujecie, czego się boisz zakochać? Ty myślisz, że Bóg się wycofał z formuły zakochania? Że ty mówisz, ja mam objawienie od Pana na temat w ogóle tego mężczyzny, że to będzie mój mąż. Mówię, kochasz go? Nie. A Pan ci powiedział, że to twój mąż będzie, tak? Tak. Jesteś chora na głowę. Nigdy Bóg, nigdy nie wyjdzie poza koncepcję miłości. A więc nigdy Bóg nikomu nie da objawienia odnośnie męża czy żony, pominąwszy zakochanie się tych dwojga ludzi. I koniec. W ogóle nie ma takich opcji. Bo on Ewę wyjął za Adama. To było tak bliskie. Rozumiecie, jak bliskie? Ona mu tam siedziała w środku pod skórą. Czujesz klimat? W ogóle ona go znała od środka. Twoje żebro normalnie ogląda twoją śledzionę. Tyle lat, ile masz. Ja mam 45 lat. Moje żebra są wgapione w śledzionę. W ogóle, nie? Oglądają mnie od środka, bez skóry, tam gdzie jest krew. Rozumiesz? Wiecie, że jak się rozetnie człowieka, to jest smród. Te żebra znają ten smród. Te żebro zna mnie tak dobrze, że się w głowie nie mieści.
Rozumiecie, dlaczego prawdziwe związki od Boga są nierozerwalne? Rozumiecie? Bo tam jest miłość. Na zabój! A nie, prawdziwie Pan mi powiedział, że on będzie moim mężem. Wiecie, przychodzą i mówią, dostałam słowo od Pana, będziesz moim mężem. Jestem w ogóle, ja sobie nie wyobrażam, podchodzę, jestem kawalerem, podchodzi do mnie kobieta, mam słowo od Pana, wiem, spokój się, odejdź ode mnie, mówię, ale odejdź, odejdź, w ogóle idź i nie wracaj, a kysz, kysz, idź, przyjdź do mnie jakbyś normalnie. Ja sobie nie wyobrażam, przychodzę, jestem kawalerem, przychodzi, mówię, ona od Pana, mam słowo, nie mów do mnie w ten sposób. Ja nie wyobrażam sobie, żeby to żona chodziła po domu i mówiła, mam słowo od Pana. A! My nie mówimy tak do siebie, że mam słowo od Pana. Jesteśmy ultracharyzmatykami. A nie mówimy do siebie takich rzeczy, wiecie dlaczego? Mamy klepki poukładane w głowie. Przecież Jezus jak to usłyszał dzisiaj, jak ludzie się do siebie odzywają, to oni w ogóle gadają do siebie. Pan mi powiedział, to mi powiedział, wiesz o co chodzi? To w ogóle nie powiedział. To chodzi. Nie zbąpię. Na mnie się ludzie boczą, bo tam Jezusa z karabinem rzucam do internetu, albo tego co teraz w kosza, albo co teraz wymyję. Co innego. Mówię, to człowiek jest. Wojownik. Jaki chcesz, czy chcesz je wojować? Krucyfiksem? Widziałeś kiedyś krucyfiks? Zrobiłeś komuś coś krucyfiksem? Nie wiem, czy możesz coś komuś zrobić, proszę cię, wiem, 16, możesz z kimś pojechać, ale nie krucyfiksem. Ja byś go uderzył. Ja pokazuję Jezusa w ogóle człowieka, wiecie? Jezus człowiek jest nieznany ludziom. Kościół jest odczłowieczony, przeduchowiony, rozmazany, a z drugiej strony cielesny. Ich wiara dla nich nie stoi na koncepcji, która jest Bogiem. Mówią słowem, a Pan mi powiedział. A to jest taka koncepcja Boża. Koncepcja. Ale koncepcją Bożą jest Nowe Narodzenie, wiecie o tym. Tak? Szybciutko stworzono czyściec. Normalnie to czyściec. Mamy czyściec. Tak? Na przykład w jednej jakiejś tam formacji religijnej. W innej mamy coś innego. Kiedyś słyszałem od jednego zielonoświątkowca, mówi, ja to wierzę, że Pan ma plan. Ja mówię, jaki ma Pan plan? Bo to jest niemożliwe, że Bóg miłosierny tak zostawił tyle ludzi, to idą do piekła. Ja mówię, no jest możliwe właśnie. Każdy, kto nie narodzi się z Bożego Ducha, pójdzie do piekła. Tak? Jakkolwiek to piekło jest pojmowane. Ja nie wiem z tym piekłem, jak ono tam będzie wyglądać, nie? Kiedyś jak zapytałem Boga o piekło, to mi powiedział tak. To, co ja mu wybrałem. Jak tu cię boli to, a idziesz do piekła, a dom zostaje na ziemi, tak? To tam będziesz miał ten sam ból, nie mając fizycznego zęba, a wzmocniony tysiąc. Koniec. Piekło. Kiedyś pewien facet, a propos jeszcze piekła, stary człowiek, powiedział tak. Myślałem, że jak się zestarzeję, jak już nie będę miał erekcji, to nie będą mi doskwierały porządliwości ciała związane z seksem. O jakże się myliłem. Teraz jestem stary. Nie mam erekcji. A porządliwości się wzmogły. Koniec. Piekło. To jest piekło. Prawdziwe piekło. I koncepcją Bożą jest to, że jeżeli ktoś się nie narodzi z Bożego Ducha, idzie do piekła. Tak? A ludzie mówią, nie, jest jakiś plan Boży, plan, Bóg jest miłosierny, dobry Bóg. Nie. No nie. Powiem więcej. Powiedział, że już więcej nie ześle potopu na tę ziemię, tak? Po czym powiedział, że ją spali ogniem.
No nie ma. I zobaczcie, pokazuję wam bardzo takie żywe przykłady, że nasza wiara, żeby ona mogła działać, musi opierać się na Słowie, na Bożej koncepcji. Inaczej nie wolno nam budować niczego, bo to będzie coś, co jest fałszywe. To nie będzie działać ci w życiu. Zobacz, ile rzeczy ci nie zadziałało w życiu. Dlaczego ci nie zadziałały? Między innymi dlatego, że wiele z nich zostało zbudowanych inaczej niż na koncepcji Bożej. Bóg uznaje tylko to, tak, co jest zgodne z jego koncepcją. Jezus powiedział, ja jestem prawda i poszedł, wsadził ręce w kieszenie i poszedł. I powiedział, kto ze mną nie rozbiera, ten rozprasza, cześć. Zobacz, on nie dyskutował z nim i mówił, no, wyobraźcie sobie Jezusa, teraz Jezus polityk. Tak? Jezus polityk stoi, bracia faryzeusze, bracia saduceusze, dobrze, wyróbmy jak tutaj wspólnie, wypracujmy kompromis. No dobrze, wypracujmy, no dobrze, dobrze, co my tu zrobimy? No wy uważacie, że nie ma anioła, to zróbmy tak, no niech będzie, ale bez skrzydeł. Teraz zapiszmy wielkie księdze, proszę ciebie, że wspólnie i w porozumieniu z braćmi saduceuszami i faryzeuszami uznajemy jednak aniołów, że są, tak? Lecz skrzydeł owi nie mają. Prawda? Artykuł numer 1, paragraf 2. Jezus tak nie gadał. On powiedział tyle, to jest tak. Ja muszę wam pokazywać przykłady, żebyście zobaczyli te rzeczy. Małżeństwo. Jezus mówi tak. W niebie nie będą za mąż wychodzić i nie będą się żenić. Rozumiecie, co to znaczy? Małżeństwo jest natury ziemskiej, nie niebiańskiej. W niebie nie ma małżeństw. Małżeństwo przynależy do ziemi. Do ziemi. Katolicy zrobili sakrament. To pan włączył? I człowiek nie rozłącza. Tak? Protestanci zrobili to samo. Małżeństwo nie będzie we szci, a łoże nieskalane. W ogóle co robią? Wyciągają różne rzeczy, połączą je, połączą, połączą. Ludzie myślą, że w ogóle można sobie wyciągnąć kable ze ściany, rozumiesz? Poprzecinać i połączyć. I to jest elektrykowo. Tak się kable łączy. Mam takiego u nas chłopaka w kościele, który zajmuje się instalacjami hydraulicznymi. On mówi, Artur, zbliża się zima. Wszyscy na ostatnią chwilę. Telefony się rozdzwaniają, nie wiem, mam ręce włożyć. Piece nie działają, pompy. Cały rok nie robił pieca. Teraz robi, w grudniu. Mówi, Artur, ja wchodzę do niektórych, mówi, kotłowni. Ty nie wiesz, co ja widzę. Tam są takie sterty w ogóle tych przewodów, tych PCV takich. Ja patrzę, mówi, ja mam studia skończone, szkoły, kursy, wszystko patrzę, mówi, ja nie wiem, jak to podłączyć, co tu zrobić. Ciebie, bo on, przy ciebie, domorosły instalator, tak? Włączył sobie wujka kurkla i poszedł podłączyć piec. On mówi, a mnie cholera bierze, bo ja tam wchodzę, wszystko pogmatwane, bo jemu się wydaje, że mówi, i potem mówi, panie, nie wiem, czemu nie działa. On mówi, ja wchodzę taki werzeł, w ogóle jak to ma działać? Mówi, panie, to się nie łączy jakkolwiek. Ludzie w duchu wyciągają przewody duchowe, połączą jakkolwiek, no to tak jest. To człowiek nie rozłączył, niech Bóg złączył, człowiek nie rozłącza, przy ciebie łącza nieskalane, sekula sekulorum, dziękuję uprzejmie. Tak ma być. Nie. Koncepcja Boża jaka jest. Małżeństwo jest natury ziemskiej. Nie niebiańskiej. Nie ma w nim nic niebiańskiego. Jak można zbudować wiarę inaczej niż na Słowie? Jak można zbudować wiarę inaczej niż na koncepcji, która jest Bogiem? Musicie zacząć uznawać, że Boże Słowo, Boża koncepcja, Boży standard to Bóg. Nie można powiedzieć, jestem blisko z Bogiem, a być daleko od Jego prawdy. Nie można powiedzieć, jestem blisko z Bogiem, tak? A być z daleka od Jego koncepcji.
połączyć krzywo różne przewody i powiedzieć, o, bo to Pan pobłogosławi. Pan pobłogosławi mi to wszystko. Ludzie robią taki węzeł, mówią, Pan pobłogosławi. Będzie płynąć woda. Ja w to wierzę. Pan jest najlepszym hydraulikiem. W imieniu Jezusa, piec uchodź. A potem dzwoni. Pan by przyjechał do mnie, bo wiara mi nie działa. Ludzie przychodzą do mnie i mówi, Artur, no ja wierzę, a zobacz, w jakim jestem stanie. Ja mówię, proszę Cię. Pierwsza podstawowa rzecz. Uznajemy, że nie wierzysz. Mówię, uznajmy to. Uznajmy, że to, co prezentujesz w tej chwili, tak, to jest jeden wielki węzeł. Ten węzeł trzeba rozplątać albo w ogóle odciąć czasami. I zainwestować i zbudować rzecz od nowa. Od nowa. Najpierw poznajemy Boże koncepcje. Ja zwariowałem na pułapie Bożych koncepcji, rozumiecie? Ja postanowiłem poznawać Boże koncepcje do końca moich dni. Ja mówię, Boże, ja muszę poznawać Twoje zdanie na każdy temat. Ja nie wiem, jakie są w ogóle... Nie ma dla mnie znaczenia, jakie zdanie jest ludzi. Rozumiecie? Słuchaj, 40 milionów może mieć jakieś zdanie w tym kraju. A dla Ciebie musi się liczyć koncepcja. 40 milionów może być zgodnych w czymś tam. Rozumiecie? Wszyscy mogą mówić o to, bo to tak można. Można tak. Jakbyś po świecie się przejechał, to w różnych miejscach świata różne rzeczy można. W Holandii można się zarejestrować normalnie jako prostytutka. Odprowadzać podatki, płacić legalnie ubezpieczenie. Rozumiesz? To jest bardzo proste. W Holandii można iść do urzędu pracy, bo jest się bezrobotnym, i wziąć dofinansowanie z Unii Europejskiej na zasadzenie do 5 drzewek marihuany. W swoim domu. Posłuchaj. Jeżeli jeszcze wyodrębnisz jeden pokój na biuro, tak, to dostaniesz dodatkowo 2,5 tysiąca euro. Rozumiesz? Ja głoszę Chrystusa jednemu w Holandii, który zajmuje się tym i potem to wozi, tylko że nielegalnie już do Polski. I on mówi, jeszcze muszę zrobić parę kursów w domu, a potem oddam życie Jezusowi. Ja mówię, ty jesteś popierniczony jak piątek pan prawda. Gdzie rozumiesz mnie? Jakich parę kursów? Ja do ciebie mówię o życiu wiecznym, a ty mnie mówisz, że ty Maryśki jeszcze parę kursów musisz zrobić do Polski. Co ty masz w głowie w ogóle? A on mówi, no bo tutaj, ja mówię, ale jak tutaj, no? W Arabii Saudyjskiej można wziąć sobie 4 żony, tak? W wieku 8, 9, 10, 11 lat. Rozumiesz, o co chodzi? Wśród Eskimosów, jedna Eskimoska może mieć 4 mężów. To nie jest żaden problem. Rozumiesz, o co chodzi? To w ogóle opinia, tak? Tok myślowy tego świata to nie jest słowo. Nie opieramy się na tym, tylko na tym. Kościół ma wiele różnych koncepcji. Rozumiecie? Koncepcji różnych. Nie opieramy się na tym, że Kościół ma koncepcję. Nie opieramy się na kulturze religijnej. Nie opieramy się na tym, rozumiecie, co zrobili różni ludzie w Kościele na przestrzeni wieku. Patrzymy, czy to jest zgodne z koncepcją Boga. Jak to nie jest zgodne z koncepcją Boga, to ja to wyszydzam, tak? Ja to nazywam, tak? I wyrzucam poza margines, nie mam do tego żadnego szacunku. Wszystko, co jest niezgodne z koncepcją Boga, jest dla mnie śmieciem. Choćby ktoś był w tym zakochany. Rozumiem, mnie nie obchodzi, jakie... Powinieneś szanować moje przekonania. Ja mówię, ja olewam twoje przekonania. Twoje przekonania to jest faja. A ja to przeżywam. Ja nie, no krzywo przeżywam.
Krzywo żyjesz, krzywo przeżywasz. Rozumiesz? Dzwoni do mnie kobieta. Pasturze, co ja mam zrobić? Narodziłem się z Bożego Ducha. Tyle czasu głoszę mężowi, mąż nie chce się nawrócić. Co mam zrobić? Ja mówię, ale ja nie wiem, co masz zrobić. Ale ja go tak bardzo kocham, pastorze, chcę, żeby się nawrócił. Ja mówię, to siedź przy nim. Ale ja już nie mam do niego siły. No to nie siedź. Ale pastorze, co mam zrobić? Co mam zrobić? Bo jaka jest koncepcja Boga? Nie wiem, to poznaj ją. Musisz poznać. Ale powiedz mi, no nie powiem ci. Nie mogę ci powiedzieć. Bo nie zbudujesz na koncepcji Boga, tylko na koncepcji mojej. Powiesz, Cerojski mi powiedział. Cerojski ci może dać kierunek, znać koncepcję. Ja sobie sam znalazłem te koncepcje, w których wierzę dzisiaj, rozumiecie? Na których buduję. Znalazłem je sobie. Szukałem, pukałem, kopałem, dłubałem. Dalej szukam, kopię, dłubię. Koncepcją Boga jest to, że jeżeli coś nie wynika z twojego przekonania, to jest grzechem. A chrześcijanie robią rzeczy wbrew przekonaniu. I mówią, a ja o to wierzę. I mówię, no weź. Przecież, będę o tym mówił pojutrze, przecież główny głos Boga do człowieka to wewnętrzne przekonanie. Nie masz wewnętrznego przekonania? Nie rób nic. A to co mam robić? Nic. Nic. Poczytaj Lamentacje Jeremiaszowe. Jest napisane, dobrze jest, gdy młodzieniec, czyli taki, który jest młody w jakimś temacie, nie wie, nie zgłębił tematu do końca. I to nie jest usprawiedliwienie dla tych 20-letnich w wierze młodzieńców. Niektórzy siedzą na tyłku, proszę ciebie 20 lat, ja nie wiem. Ja mówię, ty możesz nie wiedzieć przez miesiąc, dwa, rozumiesz? A nie przez 20 lat. Jak 20 lat nie wiesz, tak? To znaczy, że ty masz, proszę ciebie, blokadę na mózgu. Po prostu. To nie można nie wiedzieć 20 lat. Ale zapisane, dobrze jest, gdy młodzieniec siedzi i czeka na Pana. Na co? Co to znaczy? Na koncepcję. Szuka. Grzebie, 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 grzebie. Ziemia za pazurami od grzebie, grzebie, grzebie. Aż się dogrzebał. Wiara opiera się na słowie, ludzie. Każdy akt wiary musi zaczynać się od koncepcji Bożej. Musisz znać koncepcję Bożą. To jest twoja praca domowa. Ty musisz myśleć o koncepcjach Bożych, jak o Bogu samym. Każda prawda, którą odnajdziesz, to Bóg. Rozumiesz? Nie żyj mrzonką. Nie buduj na mrzonce. Nie wolno ci tego robić, bo się w ogóle zapętlisz się. Będziesz jak w tej kotłowni, ta kupa w ogóle przewodów. Tu się czegoś nauczysz, tam skończysz jakąś szkołę, tam sięgniesz, pro ciebie i będziesz zawirowany jak byk na lodzie. To nie tak działa. Koncepcje, poznawaj koncepcję. Zwariuj na punkcie koncepcji. Powiedz, Boże, ja muszę poznać wszystko o Tobie. Wszystko, wszystko. Nie ma takiej opcji, żebym ja nie wiedział, jakie Ty masz zdanie na temat tej wody mineralnej tutaj. Wszystko. Ja nie mam czegoś takiego, że ludzie przychodzą i zadają kluczowe, ważne pytania. I teraz to jest niemożliwe, żebym ja nie miał zdania. Żebym ja nie miał zdania. Dlaczego? Bo ja grzebię, ja muszę się dogrzebać do tych rzeczy. Ja się nie tłumaczę, gdy jest napisane, że co ukryte należy do Pana. Ja się nie tłumaczę takimi rzeczami. Ja sobie grzebię w życiu. I szuka Bożych koncepcji. Rozumiecie? Kiedyś siedziałem, zastanawiałem się nad obcymi cywilizacjami. Mówię. Taka myśl, posłucham. Siedzę i tak sobie myślę. Boże, czy w ogóle są jeszcze jakieś cywilizacje oprócz nas? Na Ziemi, w ogóle w kosmosie. No tak sobie siedzę i tak myślę. I teraz co robię? Oczyszczam swoją głowę z wszystkich w ogóle koncepcji, które mi podali. Wiecie? W ogóle oczyszczam ze wszystkiego. I tak sobie myślę. I taka, wiecie, jak sobie oczyściłem tę głowę, to nie,
to trwało godzinę, tylko miesiące. Ja mówię to na przestrzeni miesięcy, no nie? I przychodzi mi koncepcja taka. W ogóle taka myśl, w ogóle myśl o koncepcji Bożej. Jestem Bogiem wszechobecny, wszechwiedzący. W ogóle wiesz, ja mówię, jaki rozmach, ty, jaki rozmach. I teraz ta myśl, że jesteśmy jedyni, tak, we wszechświecie, zrobiłem tylko taką. Jaki rozmach? Koncepcja Boga, wiesz. Bóg przestaje być jakąś tam postacią, która sobie robi jakąś tam ziemię. Tutaj naćkał nas, proszę Ciebie, potem tak nas pokochał, że posłał Jezusa, Jezus za nas umarł, teraz siedzi nad nami, hucha, dmucha, proszę Ciebie, w ogóle, patrzę, tutaj to Boga nie ma, takiego czegoś nie ma. Wszechobecny. Abraham tylko nazwać nie umiał nawet. Nie wiedział, jak mówi, no to jest ten, co z niebytu wzbudza do bytu. To taki Bóg. No z niebytu, to jest niebyt. To, rozumiecie, że ten facet, archaiczny facet jakiś, żyjący tak dawno temu, w ogóle takie coś mu się pojawia, tak? Że ten Hiob taki, tak? Prosty chłop jakiś tam człowieku. Że on w ogóle, pojawia mu się taka koncepcja w ogóle, że żeby się za nim ktoś mógł wstawić, to przed Bogiem, to musi być sam Bóg. Mówi, wstaw się za, patrz, i zaczyna przychodzić objawienie do Hioba, że w ogóle Bóg, on jest jakby w kilku osobach. W ogóle rozumiesz, pierwsze informacje, tak? O tym, że Bóg jest w kilku osobach. Mówi, wstaw się za mną, tak? Sam przed sobą. W ogóle rozumiesz, co to jest? Porozmawiaj ze sobą o mnie. Co to w ogóle za historia? To ten facet ma, rozumiesz, jakąś koncepcję facet zobaczył. Że jesteś tak wielki, tak potężny, tak? Że nie ma kogoś takiego, kto by mógł mi załatwić u Ciebie sprawy. Pokazuję Wam te przykłady, żebyście zrozumieli, że wiara przede wszystkim to jest wiara w Bożą koncepcję. To jest początek w ogóle zjawiska. My nie możemy w ogóle myśleć inaczej. Bo wszystko inne będzie mrzonką, jak u Hioba jest napisane, wiara ich, tak, to babie lato. Ja nie chcę, żeby moja wiara była jak babie lato, jak jakaś panieczyna, którą się machnie, w ogóle ją nastawia. Nie chcę wierzyć w mrzonkę, nie chcę narobić w swoim życiu rzeczy, które będą bezużyteczne i nie będą miały większego sensu, a potem, kiedy przyjdzie sąd na te wszystkie rzeczy moje, tak to się wszystko spłonie, szlak to trafi. Nie chcę. Wiara w Bożą koncepcję. Drugą częścią jakby wiary. Może drugą częścią to jest źle powiedziane, ale drugim aspektem czytamy w Marka 11:22, Ewangelia Marka 11:22. Jest napisane tak. Odpowiadając im, od tego się zaczyna tutaj. Odpowiadając im Jezus rzekł, miejcie wiarę w Boga. Dokładnie oryginał mówi, miejcie wiarę Bożą. Czyli jaką wiarę? Taką, jaką miał Bóg. Czyli wiara, która w naszym życiu jest wiarą działającą, to jest wiara, którą posiada Bóg. Taka sama wiara. Jakaż to jest wiara? Dzieje apostolskie 3:16. Dzieje apostolskie 3:16. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło
Jego imię tego, którego widzicie i znacie, wiara zaś przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Co ten facet uwierzył, ten sparaliżowany, kulawy człowiek przed świątynią? On uwierzył, że istnieje jakieś imię, w którym jest uzdrowienie jego nóg. Dzisiaj imię nic nie znaczy. Dzisiaj daje się imiona, rzadko kto się tym interesuje. Kiedyś imię znaczyło bardzo, bardzo dużo. I my to w ogóle musimy zrozumieć teraz. Bo dla nas imię w dzisiejszym naszym rozumieniu jest to nazwanie jakiegoś człowieka, by się odróżniał od innych. To jest bardzo płytkie zjawisko. W tamtych czasach imię określało człowieka. Określało jego historię, kierunek jego życia. Tak? Imię było wizytówką życiową człowieka. Czyli imię nic nie znaczy. Pamiętam, jak się seriale takie zaczęły brazylijskie w Polsce. I Izaura na przykład, ta niewolnica Izaura. I dawano dziewczynkom na imię Izaura. Izaura Kwiatkowska. Była na przykład taka. Następna była taka, już nie pamiętam. Generalnie zaczęto dawać ludziom imiona, które nijak się miały do ich nazwisk w Polsce. To było mega śmieszne. W tamtych czasach imię znaczyło bardzo dużo. Imię określało nie tylko to, że to był jakiś tam człowiek i przypominało go w aktach, tylko to imię określało historię. To imię określało to, co się wydarzyło w życiu tego człowieka. I tu jest napisane, że ten człowiek uwierzył w imię Jezusa. On uwierzył w imię Jezus. I ta wiara w imię Jezus spowodowała cofnięcie się choroby w jego ciele. Czyli on uwierzył w imię. On uwierzył w człowieka związanego z tym imieniem. Bo uwierzenie w imię oznaczało uwierzenie w człowieka, który jest związany z tym imieniem. Dzisiaj mówi się Jezus, Jezus. Zrozumcie, my nie musimy mówić w ogóle takich rzeczy, jak chronię cię diable w imieniu Jezusa. Możemy to mówić, to nie ma w ogóle, to nie jest problem. Tylko chodzi o to, że to nie odpycha diabła, że to jest w imieniu Jezusa, precz szatanie w imieniu Jezusa. Gdyby tak było, to by demonów na nabożeństwach nie było. A one siedzą i się dobrze bawią. Imię, rozumiecie, same brzmienie imienia Jezus to w ogóle nie odpycha w ogóle żadnego demona. Bo to w ogóle Jezus w tamtym czasie to było tak jak Marek, Mariusz, Janek. Wiecie, to w ogóle to nie było szczególne imię, tak? Nie wiem, jak wy oglądacie kalendarz. Ja kiedyś lubiłem oglądać imiona w kalendarzu i mnie interesowały dziwaczne imiona. Pan Kracy, rozumiecie, Psozow, takie imiona są. Ludzie naprawdę nadają takie imiona w ogóle dzieciom swoim. Jeden kolega, takiego mojego znajomego, taki bandzior, miał dużo pieniędzy w Poznaniu. Urodziło mu się dwóch synów, bliźniaki. Zapłacił i nadał jednemu na imię Wicher, drugiemu Orkan. To nie są problematyczne rzeczy, nie? Dał takie imiona dzieciom, tak? Ten człowiek uwierzył w to, co stało za tym imieniem. Nasza wiara, przyjaciele, musi być oparta na imieniu Jezus. Wiara w imię oznacza, kim był Jezus, jak żył Jezus, co zrobił dla nas Jezus i co robi dla nas Jezus teraz. To jest wiara w imię Jezus. Wiara w imię Jezus to nie jest to, że się powie w imieniu Jezusa chorobo precz.
A potem dalej choroba jest. Przecież powiedziałem w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Od razu mi się przypomina ten kretyn człowieku z YouTube'a, co stoi taki coach. Przecież wie, jesteś diamentem, jesteś diamentem. Taki zakluty jest, rozumiesz, wiesz czury, jesteś diamentem. Nawet jeśli był partner w zawodzie, nie jesteś przegrany, jesteś diamentem, jesteś zwycięzcą. Tak mówi człowieku, milion wejść. Jeden kołnierz mu stoi, drugi ma tutaj, ja mówię, to Afrodyta, człowieku, rozumiesz? Z obniżonym poczuciem własnej wartości, który kupi ze telefon z kamerą. I teraz proszę ciebie tak mówię, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa! Mnie uspokój się. Co ty w ogóle żeś się upadł? W imieniu Jezusa coś zrobić, powiedzieć, czy też w coś uwierzyć, oznacza, tak? Wiedzieć, co stoi za tym imieniem. A za imieniem Jezus stoi, tak? Cała historia, kim był Jezus, jak żył Jezus, co zrobił dla nas Jezus i co robi dla nas Jezus teraz. Jeżeli ktoś nie wie, kim był Jezus, to będzie tak, jak synowie z Cewy, którzy chodzili i wypędzali demony w imieniu Jezusa, którego wyznaje Paweł, tak? I dostali pęcki od jakiegoś zaburzonego gościa. Proszę ciebie. Demon nie tylko z niego nie wyszedł, ale jeszcze i zlał. Rozumiesz? Wiara w imię Jezus, nasza wiara musi się opierać, tak? Na tym, kim Jezus jest. Jak żył Jezus. Co zrobił dla nas Jezus i co robi dla nas Jezus teraz. Kim jest Jezus? Musimy być pewni tej rzeczy, że to jest w ogóle Bóg. Musimy wiedzieć, że to jest na przykład nasz przyjaciel. Musimy wierzyć w to, że On tutaj nie przyszedł po to, żebyśmy Mu służyli. W ogóle On nas tego, to nas, Jego to nie interesuje. Wiesz. Tak w ogóle nie nazywał was sługami. Zobaczcie, te takie rzeczy. Musimy wierzyć, jak żył Jezus, bo wiecie, że każda sekunda życia Jezusa, rozumiecie? To jest jedyna prawda w takiej, w jakiejś dziedzinie. Jedyna prawda. W ogóle wierzycie w to, że każda reakcja Jezusa to jest jedyna prawidłowa reakcja? Każda reakcja Jezusa, reakcja. Spojrzał, że zwrócił na coś uwagę, że zareagował tak, a nie inaczej. Jezus chodzi do świątyni, wekslarze, gołębiarze, cała ekipa, tak? Jezus wchodzi, teraz Jezus tam wchodzi, bierze bat, wywala im stoły, leje ich tym batem, proszę ciebie, zagniewał się na nich, wkurzył się, powywalał im to wszystko, proszę ciebie, mówi, to jest dom modlitwy, a wyście z niego uczynili jaskinię zbójców. I posłuchaj, jedyna prawidłowa reakcja. I teraz patrz, jeżeli chrześcijanin na przykład inaczej reaguje na wypaczenia, ok? Nie wiem, czy wy zauważyliście, Jezus tego nie zrobił na rynku w Jerozolimie. Jezusa nie interesowało, co na rynku robili. Jego interesowało, co robili w świątyni. A więc jeżeli jako chrześcijanin, daję ci prosty przykład, jeżeli jako chrześcijanin nie reagujesz w taki sposób na wypaczenia w kościele, tak, to grzeszysz. No. No i koniec. To jest jedyna prawdziwa reakcja. Jeżeli nie manifestujesz swojego gniewu, ja manifestuję swój gniew. Ludzie mają do mnie pretensje. Jakim prawem to robisz? Ja mówię, a jak takim prawem? Bo ja nie znam innej formy. Jedyną reakcją na niesprawiedliwość jest gniew. W ogóle wiecie, że każda inna reakcja na niesprawiedliwość to jest w ogóle grzech? W ogóle ty wiesz, że ty nie możesz się nie zagniewać? Jak się możesz nie zagniewać? Jak to możesz tolerować w ogóle? Jak można tolerować takie rzeczy? Jak można tolerować wypaczenia? Że to jest grzech. To grzech. O, bo to Bóg jest miłosierny. Ja mówię, Bóg w konfrontacji z wypaczeniami wziął bat, okej, zlał ich fizycznie, powywalał im ich dobra do góry nogami. Na urągał.
Tam jest napisane, że Bóg szydzi z jego przeciwników. Ty w ogóle wiesz, że jeżeli nie szydzisz z diabła, jeżeli się z niego nie naśmiewasz i go nie poniżasz, to grzeszysz? Bo to jest jedyna reakcja prawidłowa. Nie ma innych reakcji. Jezusowe reakcje są jedynymi prawidłowymi reakcjami. Teraz pokazuję wam taki przykład. Teraz ktoś wzywa imienia Jezus, ja wierzę w imię Jezus, mówi, ale nie reaguje tak jak Jezus. I potem się dziwi, że wiara jego nie działa. Mówi, wiesz, dlaczego twoja wiara nie działa? Bo ty tak naprawdę nie wierzysz w imię Jezus. Ty nie wierzysz, że każda reakcja Jezusa była prawidłowa. Ty na przykład masz swojego kolegę, ktoś bliski tobie, ktoś z tobą w służbie, narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym i zaczyna opowiadać głodne kawałki, tak? Które przeczą prawdzie Bożej i ty nie robisz tego, co jest. W stosunku do Piotra mówi, precz szatanie. Ty nie robisz takiej rzeczy. Dlaczego ty tego nie robisz? A mówisz, wierzę w imię Jezus! No nie wierzysz! I dziwisz się, że wiara nie działa. Czemu nie pojechałeś z herezją? Czemu tego nie zrobiłeś? Czemu nie wziąłeś go na bok i powiedziałeś, słuchaj, Dzisiu, sorry, ale pieprzysz głupoty. W ogóle nie mów takich rzeczy. W ogóle nie rób takich rzeczy, stary. Rozumiesz? Weź. Chcę ci pokazać, czym jest imię Jezus. Imię, wiara w imię Jezus, to jest wiara w to, kim jest Jezus, jak żył Jezus, co zrobił dla nas Jezus, co robi dla nas Jezus. Jezus na przykład wstawia się za nami w niebie, wiecie o tym? 24 godziny na dobę. Co byś nie zrobił? Żonie czy mężowi wierzącemu byś głowę ukręcił, rozumiesz? Jezus się wstawia za tobą w niebie. Tato, to jest mój chłopak. Wiem, ukręcił głowę naszej siostrze w Chrystusie. Tak, 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 ja wiem, tato, w ogóle to nasz chłopak. Dobrze, dobrze, dobrze. Tato, miej go za wytłumaczonego z uwagi na moją ofiarę. Dobrze, dobrze, dobrze. Gość ukręcił głowę, potępia się, wszyscy go potępiają, dojeżdżają, wiesz o co chodzi. A on bez winy jest. A nawet nie zdążył się wyspowiadać. Nawet nie zdążył powiedzieć, przepraszam Cię, Panie Boże, że urwałem mojej żonie głowę. Wybacz mi, Panie, w imieniu Jezusa. Nawet nie zdążył się wyspowiadać. Nawet nie zdążył pożałować. Ok? A już Jezus się za nim wstawił. Moje pytanie. Gdzie miejsce na potępienie? Moje pytanie. Jak można trwać choćby w jednej myśli, która przeciwstawia się tej prawdzie? A potem mówić, ja wierzę w imię Jezus! Zobaczcie to. To wiara w imię Jezus uzdrowiła tego człowieka. Dlaczego nie działają różne rzeczy w życiu chrześcijan? Bo jego wiara nie jest oparta na imieniu Jezus. Jest oparta na jakiejś religii, jakiejś teologii. Rozumiecie te rzeczy? To tak działa. Niestety, ale to tak działa przecież.